Witam Mośki, witam Was w drugim tagu, najprawdopodobniej drugim, na tym kanale. Dzisiejszy tag będzie dotyczyć zimy, ponieważ stwierdziłam, że nie chce mi się jeszcze nagrywać nic o świętach, ponieważ mamy do tego prawie cały miesiąc, a zima już powoli jakby jest. Wczoraj padał śnieg u mnie, znaczy już go nie ma, roztopił się, ale sam fakt, że padał, więc stwierdziłam, tak. Momo, to jest idealny czas, żebyś nagrała w końcu zimowy tag. Więc zaczynajmy. Pytanka wymyśliłam sama, ponieważ szukałam na internecie jakichś tagów zimowych i w ogóle, ale większość z nich dotyczyła takich rzeczy kosmetykowych i w ogóle i stwierdziłam, że to co nie dla mnie. Pierwsze pytanko. Lubisz zimę? Zastanawiałam się nad tym i na początku myślałam, że moją ulubioną porą jest jesień, później wiosna, później zima i na końcu lato. A jednak nie. Jakby się tak zagłębić, to w sumie moją drugą ulubioną porą roku jest zima. Dlatego, że po prostu jej klimat. Nie chodzi mi o klimat świąt, tylko o klimat takiego mroźnego lasu. Aha, normalnie to jest tak magiczne. Bo dajmy na to, nie lubię zimy takiej chrupy, wiecie o co chodzi, takiej co jest przeważnie pod koniec, nie wiem, października, nie wiem, no to zależy, wiecie, taki deszcz ze śniegiem, takie ble, wszystko mokre. Ale mi chodzi o tą zimę, która jest taka piękna, że jest tak dużo śniegu i to jest tak, Jezu. Spróbuję wam znaleźć jakieś zdjęcie, może coś w tym guście. Tutaj się wyświetli, jak znalazłam. Pytanko drugie. Wspomnienie z zimy z dzieciństwa. Jezu, ja miałam tyle przygód w ogóle w tej porze roku. Na przykład raz złamał się pode mną lód. Ale nie tak dokładnie, że padłam cała, tylko po prostu szłam sobie po rzeczce. No i był na niej lód. Ja myślałam, że nie jest gruby. No i tak se tup tam i nagle jeb. I miałam mokrą nogę do kolana. Nie polecam, ale było śmiesznie. Pytanko trzecie. Czy kiedykolwiek jadłeś sople? Stwierdziłam, że to pytanie musi się pojawić, ponieważ jest śmieszne i dużo osób, które przynajmniej znam, choć raz w życiu jadły sople. Oczywiście ja się do nich zaliczam. Pytanie czwarte. Lubisz lepić bałwany? No, chyba tak. Dawno tego nie robiłam. Aż rok. Ale no, raczej lubię. W sensie to jest takie kreatywne. Jezu, przypomniało mi się. Raz na święta zrobiłam takiego bałwana, który miał mordę jak troll normalnie. O Boże, tylko czy ja mam jeszcze zdjęć. Chyba nie mam zdjęć tego bałwana. Poszukam, okej? Okay? Poszukam i wam tu wkleję. Pytanie piąte. Ulubiona część garderoby w zimie. Wydaje mi się, że szalik. Szalik jest taki neutralny, bo na przykład czapka to mnie strasznie wkurza, bo zawsze mi czapki na oczy leciały. No, a kurtki są ciężkie, buty w sumie też. I szalik jest jedynym takim neutralnym dodatkiem, który da się nosić jeszcze bez żadnych... Właśnie mi przycięło, bo mój telefon wariuje, ale mówiłam, że szalik jest jedyną częścią garderoby w zimie, którą się da nosić tak bez obciążeń. Tak, dalej. 6. Jakie zwierzę kojarzy ci się z zimą? Albo renifer, albo miś polarny, albo wilk. To są takie zwierzątka, które mi się bardzo kojarzą z zimą. Pytanie 7. Lubisz święta? No tak... Znaczy, no lubię je nawet, ale nie lubię tego, jak wszyscy się tak spieszą na te święta, jest taki jakby wyścig szczurów, kto będzie miał ładniejszą choinkę, ładniej przystrojone potrawy, tak momo. No wiecie o co mi chodzi, takie... Jakie uprawiasz zimowe sporty? Ja osobiście jeżdżę na łyżwach, przynajmniej 2 lata temu jeździłam, w tamtym roku nie jeździłam. W tym nie wiem, czy będę jeździć, się zobaczę, ale lubię jeździć na łyżwach. Sanki lubię, tak, może sanki. Sanki są fajne. W ogóle ja jestem bardzo nowoczesnym człowiekiem i zamiast na sankach jeździłam na takim worku, w którym był materac jakby. Ej, tak fajnie się zjeżdżało. Chyba nic innego nie robię.
pływam w śniegu, jeżeli można zaliczyć to do sportów zimowych. Tak, więc to już by był koniec tagu. Mam nadzieję, że Wam się podobał, że zaraziłam Was pozytywną energią na następne 10 dni. To już by był koniec tego tagu. Jeżeli go obejrzeliście, to nominuję wszystkich, którzy obejrzeli ten filmik nagrania tego tagu. Więc teraz nie możecie się wymigać. Co tam jeszcze? A właśnie, nie zapomnijcie zostawić subskrypcji i łapeczki. I komentarza. Dobrze, to ja się z Wami żegnam. Matane!